Nowy update Brookhaven, czyli Wielkanoc Brookhaven i zbieranie jajek, a za nie dostajemy nowe auta. Już jest dostępny. Wiem, widzowie, że on był już wczoraj, ale ja w momencie, kiedy wyszedł ten update, byłam u fryzjera, widzowie, więc dzisiaj ten filmik się pojawia. Widzowie, zaczynamy szukać jajka. Zazwyczaj je szukam na prywatnym serwerze, ale dobra, dajmy szansę tutaj, widzom. Zobaczymy, może będzie spoko. Widzę, że to jest bardzo fajne, tak takie królicze autko, a te, cała reszta, wygląda mi na takie autka, słuchajcie, elektryczne. Ale dobra, zaczynamy. No więc tak, na poziomie easy mamy znaleźć 10 jajek. No i jak zwykle te jajka z poziomu tego easy są najbliżej, jak się da, właśnie tego naszego spawnu, a w sumie to one najbardziej się na tym spawnie całym mieszczą. Im dalej, słuchajcie, z poziomem tych właśnie zbierania jajek, no to jajka też są dalej. Co tu się dzieje? Oh my god. Dobra, ile my mamy? 8. Teraz jeszcze 9, czyli tutaj. I uwaga, 10, ostatnie jajko, pyk. Dobra, rozpykaliśmy chyba to w mniej niż minutę i mamy odblokowane autko. W takim razie zobaczymy. Ja, widzowie, wiem, że wy już pewnie coś tam graliście w to, więc może mi tutaj podpowiecie, gdzie są inne jajka, ale te z poziomu easy. Auto mi się najbardziej, słuchajcie, podoba. Jeszcze je można pomalować i jeszcze inne kolory im nadać, bo ten żółty taki oryginalny to jest mega blady, ale słuchajcie, króliczki to jest wasze święto. Plus jeszcze tutaj powinny być kaczuszki. No jajka też w sumie, jeśli byłaby taka grupa. Baranki. No wszystko takie, wiecie, związane właśnie z tymi świętami. Także króliczki, słuchajcie, to jest wasze święto. A tym bardziej te auto jest idealne dla was. Wy powinniście się tym poruszać. A teraz idziemy odblokować kolejne autko. Okej, zaczynamy medium. No i dobra, tutaj mamy zebrać już 15, czyli taka standardowa ilość, jak też zazwyczaj w medium. No i ono jest troszeczkę tutaj na spawnie i też, słuchajcie, nieco dalej. Hard jest oczywiście najcięższy. No i dobra, szukamy, bo to już dalej się mieści. Już wychodzi poza spawn, zobaczcie, bo jest aż już tutaj, ale też tak w centrum, można powiedzieć, te jajka jeszcze są. I wydaje mi się, że medium jeszcze nie ma w blokach, znaczy w tych pomieszczeniach, a kolejne już będą. Ale dobra, wezmę sobie, słuchajcie, faktycznie ten rower, pyk, i jedziemy. O! Proszę bardzo, Kitty Cysia nam tu pokazuje. Zobaczymy, czy w hardzie będziecie tacy cwali, słuchajcie, z tym pokazywaniem. Ale lecimy, lecimy. Ej, tutaj jeszcze jest jajko. O, i tam jeszcze widziałam po drodze. Dobra, spoko, uwaga. 6, 7. Tu jest kolejne. Uwaga, uwaga. Tam na cmentarz ja bym raczej nie jechała, bo wydaje mi się, że tam aż tak daleko nie będzie tych jajek. O, jest tutaj, zobaczcie. Idzie całkiem nieźle, ale już zdecydowanie wolniej niż na easy. Pójdźmy sobie tutaj, bo jeszcze tu nas nie było. Mamy 9 jajek. O, dobra. Okej, fajnie. Mamy 10. Kitty Tysia tak leci do przodu, może wie, dobra, dobra, okej. Ona już obczajała ten update wczoraj, więc powinna coś niecoś pamiętać, gdzie są te jajka i może nam tutaj, słuchajcie, podpowie. Dobra, mamy 12, widzowie. No i jeszcze ostatnie kilka. 13. No, ej. Czemu? Dobra, 13. Patrzcie, tutaj jeszcze jest jedno. 13, 14 i widzowie, ostatnie jest najgorzej. Tu już mam, o tu jest, dobra, mamy to, elegancko. Kolejne autko, słuchajcie, odblokowane. No śmieszne, takie trochę jajowate, słuchajcie. Zielone auto. Ciekawa jestem, ono pewnie jeździ jak te wszystkie inne pozostałe. To sobie później sprawdzimy, bo niestety no nie mogę tego chyba zrobić, bo ktoś zajął moje auto. Więc lecimy szukać kolejne jajka z kolejnego poziomu. I to będzie hard, aha, hard, a później będzie extreme. O, mamy jedno. Pyk, okej, dobra, mamy Morelką, która nam pokazała, że tam jajko jest właśnie w tym. Tu mamy na fontannie, tylko weźcie tutaj, skoczcie. Oh my god. No nie dam rady. Jest, dobra, mam. I teraz tutaj, o, faktycznie, na kominie. Mamy to!
Tada! Dobra, kolejne jajko, słuchajcie, ja widzę tutaj, więc trzeba wejść tu i jakoś natrafić na to jajko, jakoś je zebrać. Dobra, jest, mamy to. Lecimy do następnego. Kolejne jest nieco blisko, zobaczcie. O tutaj, tutaj, tutaj. Ojej, ojej, tak myślałam, że jakieś jajko w końcu będzie schowane właśnie tutaj, w tym daycare. Chyba muszę zejść z tego, będzie mi łatwiej. Dobra, mamy to. Stąd można sobie łatwo przejść do kolejnego miejsca, gdzie jest jajko, bo lećmy tutaj na dach, słuchajcie, policji i kolejne jajko znajduje się tutaj. Następne jajko już jest tutaj, słuchajcie, widoczne i ono chyba jest tak na zewnątrz, więc przyda nam się tutaj już drabina. Okej, lecimy tu. Dobra, mamy kolejne. Tu mi się wydaje, że jest jajko, słuchajcie, o tu i patrzcie na to. Widzieliście, jak schowane? O jacie, kto to tam jest? Teraz lećmy, słuchajcie, rowerkiem na pocztę, więc jest o wiele ciężej. No w końcu to hard. Okej, mamy dziewiąte jajko. Po kolejne jajko musimy jechać do szkoły, która jest całkiem niedaleko. A nie, o jest, mamy to. Dobra, mamy dziesiąte jajko. I kolejne jajko jest, widzowie, tu. Więc trzeba sobie ustawić to. I wskakujemy, tu mamy kolejne jajko. Dobra, dobra, widzę kolejne jajko. Pyk, okej, wolę zejść. I mamy następne, było ono w pralni. Teraz mamy blisko tutaj, więc wsiądźmy tu, bo jest kolejne jajko. Przeoczyliśmy jedno jajko, które jest jeszcze w szkole, więc lecimy na salę gimnastyczną, bo zobaczcie, jajko jest tutaj. Tylko jak się do niego dobrać? Ej, ale to ciężkie może być zadanie. Na koszykówkę pewnie, o, da się skoczyć, no to dobrze. Okej, mamy 14 jajko. Jest, pyk, dobra, 15. Teraz wyjedźmy stąd i mi się wydaje, że taka sama lokalizacja była kiedyś tego jajka, że ono było w Starbucksie właśnie. O, zobaczcie, pyk, dobra, 16, już coraz bliżej końca. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Schodzimy z tego. I słuchajcie, tu gdzie się wpada. O, dobra, mamy kolejne, 17. Teraz hospital, jesteśmy dosyć blisko. Niestety usunęłam sobie tą drabinę, która mi się jeszcze przyda, bo zobaczcie, jajko następne jest tutaj. Okej, nie było nas w ogóle w Town Hall, więc musimy tam lecieć, bo tam na kanapie chyba sobie leży jajko. O, tu jest, no przecież, ale dobrze skitrane, 19. Okej, okej, lecimy tutaj, gdzie się naprawia autka, bo już zaraz będziemy mieli tyle jajek, ile trzeba, słuchajcie, pyk, 20 i jeszcze tylko 5, już tak blisko. Dobra, idziemy tu, kolejne jajko mamy tu, 21. No, oh my god, czemu się nie otwierają te przejścia? Dobra, da się, dało się bez drabiny. Teraz tak, są motele, więc coraz bliżej, słuchajcie, do kolejnego jajka. Fajnie, tak się tutaj przemieszczamy. Ej, poczekajcie. Mnie tu nie było, co nie? O, tu było też kiedyś jajko, to pamiętam. 23. I kiedyś też tak było, że były dwa jajka, słuchajcie, w restauracji ukryte. Dobra, 24 i ostatnie jajko. Gdzie ono jest? I ostatnie jajko mamy tutaj. Dobra, mamy 25 jajek, więc kolejne auto jest już, słuchajcie, do odblokowania i tak ono wygląda. Bardzo mi się ono podoba, że jest tak właśnie podświetlane. Zobaczcie, ładne, co nie? Poziom Extreme zróbmy sobie już na moim prywatnym serwerze, widzowie, więc wciskamy Extreme i tutaj mamy do znalezienia aż 35 jajek. Wiem, że to działa tak samo jak rower, ale słuchajcie, mam wrażenie, że i tak szybciej działa. Dobra, no właśnie, tutaj mamy drugie. W poprzednim poziomie już byliśmy w pociągu, ale w wagonie zwyczajnym, a tutaj teraz trzeba przejść właśnie te miejsca. Kolejne miejsce to bank i zobaczcie, jakie tu się chowa zielone jajko, bardzo dobrze schowane. Ciuchy, mega, mega blisko. Piąte jajko, jeszcze tylko 30. Teraz lecimy tutaj i znowu na pocztę lecimy, ale słuchajcie, kolejne jajko było tutaj w paczkach. No to teraz do szkoły. Tu, 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 dobra. To jest to. Spadło mi się, ono jest tam. O jacie. Dobra, ale tutaj troszeczkę namieszamy, słuchajcie. Idziemy tu i idziemy tu. Zejdę z tego, bo jest już za szybko. Jednak przy tej akcji mi tutaj to nie pomaga. Ale żeby była równocześnie tak wysoko. Dobra, jest, udało się. Dobra, teraz znajdźmy janitor i
8 jajko było w tym krzaku. 9 jajko jest na kempingu i jest tutaj, o właśnie, przyczepione do drzewa. 10 jajko jest na szpitalu, więc trzeba wejść na górę. Tutaj. Pyk. I... dobra, mamy to. Ale jak już tu jesteśmy, to słuchajcie, wejdźmy tym głównym wejściem. Jedziemy tutaj i jedziemy tu do X-Raya, bo mamy kolejne. W basenie już jajko było, ale teraz w tym takim małym basenie w Town Hall też jest jajko i uwaga, okej, mamy je. Te jajko też jest mega mocno schowane, bo trzeba iść do arcade i zobaczcie, tutaj jest pomiędzy tymi z maszynami. Jak już jesteśmy tu, to idziemy do Nails and Hairs i mamy tu kolejny, widzowie. Teraz lecimy do Grocery. Fajnie to jest zrobione, bo tak wszystko po kolei. Więc jak już idziemy w tę stronę, to idziemy dalej i tutaj już wcześniej byliśmy, więc teraz kolejne miejsce to jest właśnie te. Pyk. 16 jajko w tych kartonach. Ale nie myślę, że to wszystko, bo trzeba dostać się jeszcze tutaj, więc może nie będę się męczyć drabiną, a po prostu wejdę tutaj. Przeskoczę sobie tak. Idziemy. Mamy 17. Całkiem blisko jesteśmy do kolejnego jajka. O, tu. Pyk, no. Szybko. Dobra, mamy to. 19 jest tutaj. W tej myjni. Okej, mamy to. Teraz całkiem blisko mamy do tego klubu i wejdźmy sobie tyłem, bo kolejne jajko jest właśnie tutaj. Następne jajko, słuchajcie, jest dość skomplikowane. Jest dla mnie za ciemno, więc sobie rozjaśnię ekran. I teraz musimy lecieć na wodę, więc ja może sobie w sumie wezmę tak, o, dom i po prostu w ten sposób tepnę się tutaj. O właśnie, bo my musimy iść na jacht. To sobie usunę, bo mi to przeszkadza. I lecimy teraz tak, tutaj na dół, tutaj, tu oczywiście, dobra. I mamy tu kolejne jajko. Okej, 22 to jaskinia. Kamień się przesuwa i lecimy po jajko. 23 jajko, trzeba wskoczyć na górę, tutaj i... no co jest, dlaczego mi się nie załączasz? Dlaczego go nie mogę wziąć? Dobra, zmniejszę się. Taka. I na pewno teraz będę mogła podejść. Dobra, udało się. Mogliśmy zrobić to wcześniej, bo już tu byliśmy, słuchajcie. I musimy wejść na Town Hall, tylko się zastanawiam, jak to zrobić oprócz drabiny. I chyba nie ma innego sposobu. Więc dobra, weźmy sobie drabinkę i postawmy ją tutaj, w takim miejscu, gdzie jest najniżej ten dach. Ale zejdę już z tego. Dobra. Skakuję, bo tu jest następne jajko, patrzcie. Pyk, dobra. Kolejne jajko jest niedaleko gdzieś tego miejsca, tego takiego zakrętu. Oczywiście w takiej szczelinie, gdzie to zawsze one są. O, jest, widzę. Dobra, takie niebieskie. Dobrze, że one mają takie kolory. No i pyk. Okej, zbliżamy się. I tutaj, słuchajcie, gdzieś pod drzewami jest jajko. Więc trzeba je tu odnaleźć. O, jest, mam. Pyk. Okej, airport. I jajko jest następne tu. Więc stawiamy to, schodzę sobie z tego i czy ja tu wskoczę? Jest dość wysoko, a ja jestem jeszcze mała. Muszę się powiększyć i jeszcze raz. Jest, mamy to. Wakan 35, słuchajcie, i jest to wyspa, więc lecimy na wyspę i tutaj, gdzie jest taka ziemia brązowa i tu wśród palm jest jajko. Kolejny wakant, niedaleko i następne jajko jest, słuchajcie, tutaj. Daj, no złap się. Można tepnąć się na stadninę koni, bo tutaj jest następne. I następne, juhu. 32. I to jest mega blisko. Teraz tak, lecimy tu i widzowie, to jest jedno z najtrudniejszych miejsc do znalezienia właśnie jajka. Musimy stanąć sobie tu, wziąć backpack i teraz musimy wziąć śpiwór. Pyk. Dobra, dobrze się nawet postawiło za pierwszym razem. Okej. I patrzcie na to. I uwaga, uwaga, lecimy do ostatniej lokalizacji właśnie naszego jajka, więc weźmy sobie może to i jedźmy do wody, do właśnie tego naszego basenu. Jedźmy tędy, na tutaj, okej, jesteśmy. I ponownie śpiwór. O, mamy to. Dobra, uwaga. I przechodzimy, mamy jajko. Tadam!
Mamy auto z poziomu Extreme. Zobaczcie, wow, co to tutaj wylatuje. Wow, faktycznie brzmi jak jakieś, słuchajcie, te auto elektryczne. Fajnie to brzmi. Tu mamy łapkę, zobaczcie, można im zmieniać jeszcze wyglądy, ale super. Kiedyś tego nie było, że mogą się zmieniać wyglądy jeszcze tych aut, poza tym malowaniem właśnie. A sprawdzę jeszcze, bo wcześniej oczywiście te też można zmieniać. Dobra, uwaga. Okej, one mają takie same rzeczy, prawie takie same, bo te Extreme ma więcej tutaj takich przemian. Bardzo fajnie to wygląda, a te nie ma przemiany, więc słuchajcie, te autka z dwóch ostatnich poziomów są chyba najlepsze, bo fajnie wyglądają, można je sobie jeszcze dodatkowo customizować oprócz koloru. No i ten oczywiście króliczek autko jest mega cute. Dajcie znać, czy wy znaleźliście wszystkie jajka i czy sobie odblokowaliście najnowsze wielkanocne autka. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!